Hej, z tej strony Kacpi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4 jako komunistyczne Chiny. Ostatnio zdobyłem własnoręcznie Berlin, teraz będziemy tutaj pchali się coraz bardziej tutaj do przodu i głównie mi chodzi o to, żeby po prostu jak najbardziej zrobić krzywdę niemieckiemu przemysłowi i jak najbardziej wydłużyć tą linię, bo jeżeli im bardziej będziemy wydłużać tą linię, to Ruski będą mieć tym więcej szansy na wygraną. Wiadomo, chyba że tu na przykład w tym miejscu dostaniemy wiernicz i wtedy to będzie problem, że zablokują nas, bo dwie prowincje to taki trochę mały ten pomościk pomiędzy resztą świata, więc no. Tutaj nie mogę też ukrywać, że to jest na zasadzie, że liczę na to, że nie będzie problemów z Niemcami i dadzą się ładnie w Wiernik sobie spuścić. Tutaj. I wiecie co, jeżeli byście mogli, to weźcie, zaatakujcie tu, o, dobra. Wy tu pomożecie z tej strony, żebyście nie sprawiali mi już problemów. Dobra. Super. To mi się podoba. Poza tym jeszcze Włosi tu mają problemy, bo już są rozdzieleni na dwie części, więc co. Tu zmniejszmy ilość tego. Nadwyżka stali. Dobra. Nadwyżka, zapotrzebowanie na gumę. No dobrze. Pomagajcie tutaj mi, towarzysze. Tu pomóżcie i tu też coś jest tam na pewno. Dobra, idziemy tu dalej. Pomóżcie im tu, bo widzę, że mają lekkie problemy z samooceną. Pojechał. Jeden tu, dwóch tu. Dobra, i robcie atak dalej. No to świetnie, tutaj przechodzimy dalej do ofensyw jakiś, żeby zniszczyć im wszystko. Dobra, Kilonia dalej do przodu, idziemy. Za mało zasobów. Zapotrzebowanie na stal, powiadacie? No dobrze. Dobra, idziecie tutaj, tutaj i do aż do Kopenhagi, jeżeli wam się uda oczywiście dojść. To jest podstawowa rzecz. Wiecie co? Ucieknijcie tu. Ja wtedy wezmę, spróbuję zdobyć Hamburg. Tak. I jeszcze jedna rzecz. Zmniejszmy tu odcinek frontu. Już nie potrzebujemy bronić tego, tylko chcę tu, żebyśmy doszli. To świetnie. Tutaj widzimy. Okej. Trochę nie o taką proporcję mi chodziło, ale no dobrze. Wiesz co, dołącz tu i dołączcie tu, chociaż 7 dywizji niech tu zostanie i tyle. Oh my goodness, co oni robią? Dobra, poprosiłbym was, żebyście... Aha, super. Wy będziecie teraz się bawić jeszcze z tym, że wszyscy dołączacie tutaj. Dobra, spoko. Wy atakujcie stąd, tutaj, dobra. No 10 dywizji już myślę, że nie będzie problemem, dobra. I teraz dalej, przychodźcie tu. Wy tak jak chcę, to najszybciej, żebyście przeszli tu, do tego portu. Mam nadzieję, że przeżyjecie. Mhm.
I to chciałbym, żebyście zmienili na ten rodzaj, dobra? Tak, już? I dobrze, spoko. I chwilka, chciałem zobaczyć jedną rzecz. Mamy szablon, a i wszystko w szablonie jest wszystko, no dobra? Wiecie co, nawet przeszkolenie zrobimy wam, bo nie ma co. Zawsze można tutaj coś policzyć do tego. Wy tu podejdźcie. I tak jak mówię, chcę, żebyście tu doszli. Tu. 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 Przejmujcie tutaj wszystko. Dobra, mam nadzieję, że taki wygląd będzie w miarę fajny i nie będzie można narzekać. Dobrze. No, Polska już prawie już też jest odzyskana. To jest bardzo przyjemne. Informacja, że już niedługo nie będziemy musieli się tu denerwować w jakikolwiek sposób już tu. Dobra, tu pomóżcie jeszcze i tyle. I co? Przejdźcie tu ofensywę do tej prowincji, żeby ją ich tutaj dowalić jeszcze bardziej. Jak Turcja wygląda? Szczególnie nie pociesza to ten widok, więc... Dobra, spokojnie. Tam na pewno za jakiś czas, tam milionowy coś tam podejdziemy, dobra? Zmniejszmy, zwiększymy sobie to, dobrze? I kiedy się skończy fabryka? 43 we wrześniu. To nie jest źle. I jeszcze jedna tylko taka do sprawdzenia rzecz. Idzie mi tutaj do przodu, czy nie idzie? Powiedzmy, że jak krew z nosa idzie, ale idzie. Dobra, atakujcie tą prowincję, bo trzeba ją załatwić. I wtedy tu jeszcze podejdziemy. Tutaj mamy nadwyżkę, zapotrzebowanie na ropę, powiadacie. No dobra. I zróbcie tak. Pomożemy wam z tej strony, żebyście nie mieli już aż takich problemów. Przyspieszmy trochę czas. I tu, gdzieś tam tu zdobądź jeszcze się na okazję, że można tutaj zdobyć tą prowincję. O kurde, dobra. Kolego, zapatrz się. No, dobra. Mam nadzieję, że tu już ta prowincja zostanie zdobyta. W końcu i przedrzemy się dalej troszeczkę. O, chociaż jeszcze nawet zrobili tutaj małego... tego, kociołek mały. Zawsze coś dobrego. Dobra, tu zaatakujcie, bo tu jest super miejscówka. Znieśmy jeszcze prędkość, bo już trochę za szybko gra idzie. A, jak to fajnie wygląda, kiedy tutaj cały front, tutaj się praktycznie trzymają na Karpatach, a tutaj...
Tak wchodzą pięknie oddziały moje tu. Tylko teraz tak, chciałem znowu sobie zmniejszyć ten odcinek frontu do tego tylko miejsca. Wy tu sobie zaatakujcie. Wiecie co? Jeżeli tak, to zaatakujcie tu nawet. Teraz tak, tu atakuj. Ja bym chciał, żebyście tu podeszli i to na razie tam. A i to jeszcze można zrobić w tym miejscu taki mały manewr. Wy tu atakujcie bremę. Trzeba zdobyć ją jak najszybciej. Wilhelmshafen. Jedziemy. I jeszcze jedna rzecz. Zmniejszamy znowu odcinek frontu. Bo nie potrzebuję tu bardzo aż tyle ludzi. Dobra. O, Anglicy 3. To ładnie tutaj kurde jadą, mam Anglistów. Rozwój lotnictwa powiadacie. Teraz rozwój myśliwców czy... Dobra, tych myśliwców sobie rozwój. Palicho. Wy dlaczego kurde nie możecie nic zrobić ogólnie? Dobra, weźcie sobie tutaj, już przygotujmy taką rzecz. Atakujcie dalej. Bez ustanku trzeba napierać na nich tu. Dalej. No cóż, trzeba tu atakować jak najbardziej, by zdobyć jedną rzecz. Serce Niemiec, praktycznie przemysłowe, bo tutaj jest główne serce przemysłowe Niemiec. Wilhelmshafen, przechodźcie tu. Dalej, do ataku. Dobra, pytanie za 100 punktów. Jak wam tu idzie? Do Amsterdamu. Już. W tym momencie, proszę was ładnie. Przy okazji do kolonii. Tu świetnie, tu zaatakujcie. Wy tu atakujcie w tym miejscu. Ciekawie to wygląda. Afryka. Niemiecka. I włoska. A Europa będzie rosyjska. Okej? Okay? Ciekawie to wygląda. Nie mogę ukryć, że naprawdę ciekawie to wygląda. Wy tu przejdźcie. Wy tu dalej przechodźcie. Wy pomóżcie tu. Tu atakujecie świetnie. Wy tutaj też dalej idźcie. No dalej, dalej, ruchy. Wy tu potrzebujecie te kluchy. Liż. No ale teraz to nie ukrywam, teraz to ja mogę robić węże, bo po prostu tutaj nie mają oni żadnej dywizji. Jako, że nie mają żadnych dywizji, to ja mogę wykorzystać całkowicie tą sytuację. O kurde, no to ja się nie dziwię, dlaczego oni nie mają już możliwości.
Atakujcie tu. Dalej do ataku, towarzysze. O! Trzeba teraz będzie już się przygotowywać już na dziwne rzeczy. Okej. Gwardyjska Rumunia kapituluje. No tego to ja się nie spodziewałem. Chociaż spodziewałem się tego, ale w końcu, że jakiś czas przyjdzie to im zająć, ale dobra. I jedna rzecz. Zmniejszamy znowuż tylko na taki odcinek frontu. Macie to robić. Tak, 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 tak. I wtedy tu róbcie, tu atakujcie. Trzeba tu wykorzystywać całą siłę żandarmerię na poziomie drugim. To świetnie. Teraz weźmy sobie zwiad, ulepszymy. Tutaj trzeba atakować dalej. Bruksela, to świetnie. Tutaj atakujcie tu. Ty atakuj tu na razie. Ty tu do Metz można iść. Po ciepło. Trochę inaczej się czyta to, ale dobra, mniejsza. Głupie, głupie gry słowne. Nie. Tutaj chciałem, żebyście w te miejsce podeszli. Wy tu świetnie się sprawujecie. Wy tutaj pomóżcie w dobrej sprawie i atakujcie ich, dobra? O, dobra, spokojnie. Teraz atakujcie tu, dalej. Okej. A pytanie, jak wy tutaj macie zamknięte miasta? O, wow. Wy już tu praktycznie wszystko macie już zrobione. Okej. Nieźle. Wy tu atakujcie w tym miejscu. Wy tu. Wy tu atakujcie dalej do boju. Do Paryża to idę? Lan? Really? Dobra, przyjmujemy tu wszystko co można. Wy tu dalej do ataku. Wy tu przejmujcie tą linię. Dobra, wiecie co, weźmy sobie, dojdziemy tu. No, coś tu było pokonane. Tylko nie wiem co to było pokonane właśnie. Tylko jedna rzecz, zmniejszmy odcinek ten znów, żebyśmy tylko mieli tu. Pytanie za 100 punktów, jak wygląda ta cała sprawa? God damn it! No dobrze, spoko. O! Tego to się nie spodziewałem, no... Nie, spodziewałem się tego, tylko... Nie ten desen jaki jest, ale dobra. Przejdźcie tu, przejdźcie tu... Jak nie możecie nic dostać, jak tutaj macie prowincję, która wszystko wam załatwi zaraz. Wow. Wy tu wtedy idziecie. Dobrze. Wy tu, dobra. Wiecie co? Atakujcie tą prowincję sobie. Będzie fajnie. No i świetnie, tutaj zniszczyliśmy tą prowincję.
Przejmujmy inicjatywę wszędzie, gdzie można. Dobra, dalej, do ataku. Trochę śmieszne, że oni zdobywają Francję od południa, kiedy ja już mam Paryż i więc... Okej. Okay. Nie miałem sobie sprawdzić o Francuzów. Aha, nie macie fabryk, dobra. No dobrze, spoko. Teraz tak, ty atakuj tu, ty atakuj tu. Ty przejmuj tu, ty przejmuj tu. Ty tutaj ładnie was proszę. I dalej. Was tu już bym chciał, żebyście zmniejszyli jeszcze bardziej się. Dobra. Tu świetnie, przechodźcie dalej do ofensywy. Okej. I tu, o, zamknijcie im tą możliwość, ja tu sobie w to miejsce podejdę, tu atakujcie dalej. Tu o Orlean, może będziemy mieć te szczątki dziewicy orleańskiej, Joanny d'Arc. Ta, która wygnała z Francji Anglików. Wy dalej tu, atakujcie. Dalej, 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 dalej. O, broń przeciwpancerna piechota i bombowiec międzywojenny. No to świetnie. Weźmy sobie tutaj sprzęt noktowizyjny i jakieś samoloty. Myślałem sobie o ciężkich myśliwcach ogólnie. Dalej do ataku. Wy tu dalej. Atakujcie w tym miejscu. No, 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 no. O, dobra, świetnie. Wy dalej tu, wy się tu obrońcie, wy tu atakujcie, wy tu się przesuwajcie, wy tu do przodu. Tak jak mówię, znieście odcinek znów frontu, którym atakujecie, bo to trochę dużo. Okej, okay. Nie. Ty atakuj to miejsce. No i nawet nie jest źle. I co, następne tu oddziały? Nie, tutaj nie mogę. Zablokowane, dobra, mniejsza. A tam, na razie niech sobie przejmują. O, ciekawie tu wygląda już, że oni się takie już, kurde... Środkowy palec? Dobra, mniejsza. Mniejsza, co to może być, ale nie ukrywam, że śmiesznie to wygląda. Po prostu. Dobra, tu idźcie. Tu gdzieś idźcie, wy tu gdzieś idźcie. Co wy tu kurde robicie? Nie możecie tu na przykład zrobić ataku. I tu atakuj. I ty tylko tu w to miejsce, dobra. I wtedy tutaj przejdziecie sobie. Nie. Ty idź tutaj, bo mnie tu potrzeba więcej sił. I co można powiedzieć? Dalej przez mikro zarządzanie dajemy sobie radę. Nie można narzekać na to. Nie, przestań. Przestań.
No i jeszcze raz. A nie, to oni tutaj inaczej zwrócą. Dobra, to zróbcie tak, że zaatakujemy, kiedy oni tu już będą wolni. No, ładnie was proszę. Wyjdziecie z tej prowincji? No, żeżby... No, w końcu. Limonże... Was tutaj wtedy od tyłu zaatakujemy jeszcze. Oni już nie mają szans zbytnio tutaj, żeby się przeciwstawić Mighty Strange of Chińczyka. Chińczyk z dziupę robi. Dobra, przepraszam bardzo, miałem jedną na chwilkę sprawę, musiałem wyłączyć mikrofon. Dobra, mniejsza. O, albo wiem, mam teraz nowy pomysł. Wiem dlaczego Chińczycy przyszli tutaj i zaczęli walczyć z Niemcami. Bo się dowiedzieli, że z kości Niemców można dostaje się lek na potencjał. I afrodyzjaki. Jak to usłyszeli, to się rzucili do i przyszli do Niemiec. Dobra, mniejsza z tym. Co tutaj, kurde, te ataki są takie okropne tu, dobra. I zróbcie takie coś. Ładnie będzie, jak nie będzie już widać zbyt dużych tu problemów. Tylko poproszę już wtedy tak. No, w miarę to wygląda tutaj. Gdzie jest stop? Nie, dobra, mniejsza. A, i jeszcze raz o. Zróbcie coś takiego, dobra. Jak tam wygląda sprawa z moimi dywizjami? O, mógłbym dołączyć jeszcze jakieś nowe jednostki tutaj do Mao Tse-tunga. Nie ma sensu tutaj na razie. Wy tutaj atakujcie, tak? I ogólnie zmniejszymy to i tylko będę chciał niedługo sobie, jak będę mógł fabryki wykorzystać jakieś, to do produkcji tego ciężkich myśliwców, które daleko jeszcze przed nimi jest droga. Ale dobra, mniejsza. Tu następnym. I tutaj też idź oddziale jeden. Legionowa Bułgaria kapituluje. What the hell? Takie trochę to... Jakieś takie snajki znowu. Pewnie tam znowu same oddziały tych... Niemiaszków tam były, albo innych tam tworów państwowych. Dziękuję bardzo, że się posłuchaliście, że poszliśmy tutaj, dobra. Wy tu atakujcie i tu róbcie atak. No i co? Tutaj dalej oni już raczej nie będą mieć szans, żeby wygrać coś. No, nawet dużo myśliwców na poziomie drugim mamy. Dobra, zróbcie sobie na razie takie i tyle rzeczy. Do Tulunzy chodź tu. Spoko. O, panterki mają. O kurde. Ale tutaj nie musieliście mi zamykać tego miejsca. Dobra, już się odzyskało miejsce.
dobre, dobre, dobre. Dobra, zdobądźcie to. Później też myślę, czy nie dołączyć się do później tych samych komunistów już, ale to będę już przemyślał w następnych odcinkach z tej serii. Znając życie przed tym, to zjem tych komunistów, tych nacjonalistów sobie zjem, albo też ten deseń. Ale dobra, jak coś, trzymajcie się do następnego odcinka z tej serii, albo innej. Dobra, jak coś, hej.